Pomówimy sobie teraz o wykresach położenia od czasu. Tutaj jeden przykładowy taki wykres narysowałam. I zaraz przekonasz się, że z takiego wykresu można wyczytać bardzo dużo informacji. Tutaj mamy bohatera, naszego żółwia, który będzie nam pomagał tutaj pewne pojęcia zrozumieć. I pierwsza rzecz, od której koniecznie trzeba zacząć, to to, że takiego wykresu położenia od czasu absolutnie nie należy mylić z torem ruchu. Otóż jeśli ten wykres wygląda powiedzmy tak, jak tutaj mamy na rysunku, to absolutnie nie oznacza, że żółw najpierw szedł w ten sposób, potem szedł tak, a potem szedł tak. To absolutnie tak nie jest i należy o tym pamiętać. Jest to wykres położenia na osi X w różnych chwilach czasu. Ruch się odbywa w jednym wymiarze. Narysujmy sobie oś. Położenia, jakie przyjmuje żółw, rozciągają się tutaj od minus 5 do 3 metrów mierzonych względem jakiegoś ustalonego punktu. Tak, ruch się, tak jak mówiłam, ruch się odbywa wzdłuż jednej prostej, a przynajmniej być może się odbywa też w innych wymiarach, ale jedyne informacje, jakie mamy, to to, co się dzieje wzdłuż tej właśnie osi. Tutaj mamy 0. Położenie x w metrach. Tutaj względem czego, gdzie sobie ustawiliśmy to 0, to jest też kwestia umowy. Może to jest na przykład względem, nie wiem, jakiegoś dużego kamienia na przykład, czy względem drzewa. To nie jest akurat aż takie istotne. Względem jakiegoś ustalonego punktu. O, i teraz patrząc na ten wykres, przeanalizujmy, co się dzieje. Więc tak, przez pierwsze 4 sekundy widzimy na wykresie, że położenie żółwia to jest cały czas 3 metry od naszego tutaj zera, od początku układu współrzędnych, tak? Czyli przez 4 sekundy żółw po prostu pozostawał tutaj, w tym położeniu, wzdłuż tej prostej, nie wiadomo, być może w innych wymiarach jakoś tam się poruszał, ale wzdłuż tej prostej pozostawał cały czas w położeniu tutaj równym 3 metry. Następnie od 4 do 6 sekundy w ciągu 2 sekund przemieścił się stąd tutaj, po czym od 6 do 10 sekundy przemieścił się z powrotem z tego położenia oznaczanego przez minus 5 metrów, czyli 5 metrów na lewo od naszego punktu orientacyjnego, przemieścił się stąd z powrotem tu. Tak, czyli postał chwilę tu, potem przyszedł tutaj, a potem przyszedł tu. Co się działo tutaj w kierunku prostopadłym, tego nie wiemy. Wiemy tylko, co się działo wzdłuż tej jednej prostej i to mamy dokładnie odnotowane tutaj na tym wykresie. Więc to jest po pierwsze to, że możemy powiedzieć sobie dokładnie, jaka jest historia naszego żółwia, gdzie był, w jakiej chwili czasu, w którym punkcie wzdłuż tej osi, jak daleko i po której stronie naszego punktu orientacyjnego się znajdował, ale to nie wszystko. Co jeszcze możemy powiedzieć? Możemy ponadto określić, o ile się przemieścił żółw, tak naprawdę między dwoma dowolnymi chwilami czasu od 0 do 10 sekund. Poza co się działo wcześniej, co się działo później, to nie wiemy, nie mamy informacji, ale na tym odcinku czasu, w ciągu tych 10 sekund życia naszego żółwia, wiemy dokładnie, gdzie się znajdował i o ile się przemieścił. Na przykład od 2 sekundy do 6. Tak, to przemieszczenie to jest różnica położeń chwili równej 6 sekund i w chwili równej 2 sekundy, chwili końcowej i chwili początkowej. I to jest, co to jest? Minus 5 metrów minus, tutaj w chwili równej 2 sekundy mamy 3 metry, czyli to jest minus 8 metrów, czyli żółw od tej chwili do tej przemieścił się o 8 metrów w lewo. To jest taki przykład. W ogóle możemy określić przemieszczenie między dowolnymi dwoma chwilami czasu objętymi tym wykresem. Tak, czyli możemy sobie to napisać ogólniej, to był tylko przykład, od jakiejś chwili 1 do chwili 2, czyli to jest po prostu różnica położenia końcowego i położenia początkowego i obydwa te położenia w odpowiednich chwilach czasu, które nas interesują, możemy zawsze sobie odczytać z tego wykresu. Czyli zawsze możemy odczytać przemieszczenie między dwoma chwilami czasu. W szczególności możemy sobie wyliczyć na przykład całkowite przemieszczenie od chwili równej 0 do chwili równej 10 sekund i to będą 3 metry minus 3 metry, czyli 0 metrów. Tak, więc pomimo tego, że żółw trochę stał, potem biegł w tej i we w te, to w sumie wcale się nie przemieścił, wrócił na to miejsce, gdzie był. Ponadto możemy odczytać prędkości w różnych chwilach, z jakimi poruszał się żółw. Mówiliśmy niedawno o prędkości chwilowej. Policzenie prędkości chwilowej z wykresu położenia od czasu polega na wyznaczeniu nachylenia prostej stycznej do wykresu w danym punkcie. No bo takie nachylenie to nam mówi o tym, o ile nam się zmieni tutaj przemieszczenie
przy danym przyroście czasu, prawda? I mówiąc dokładniej, nachylenie mamy na myśli tak naprawdę tangens, tutaj jest kąt alfa i taki iloraz tego, ile przyrosło nam, o ile nam się zmieniło tutaj położenie do tego, ile czasu upłynęło, to jest tak z geometrii patrząc tak naprawdę tangens tego kąta. Tak, ale tutaj akurat na tym wykresie mamy sytuację dosyć prostą, mianowicie zauważ, że ten wykres to jest taka linia łamana, składa się z trzech odcinków, a w momencie, kiedy wykres jest linią prostą, no to styczna, to prosta styczna do dowolnego punktu takiego odcinka wszędzie ma takie samo nachylenie, tak? Bo to prosta styczna to jest po prostu ta sama prosta, tak? No to trochę masło maślane, ale staram się jakoś to powiedzieć tak, żeby było jasne, o co chodzi. Wobec tego w każdym punkcie takiego prostego odcinka to nachylenie jest takie samo, czyli prędkość chwilowa w dowolnej chwili na takim prostym odcinku jest taka sama i możemy powiedzieć, że jest równa sumie prędkości średniej na takim odcinku, wzdłuż którego ten wykres jest taką prostą. Tak, a dlaczego prędkość chwilowa jest równa prędkości średniej? No wiemy, że prędkość chwilowa jest wszędzie taka sama, tak, a prędkość średnia to jest średnia ze wszystkich prędkości chwilowych. A jak mamy średnią ze zbioru danych, powiedzmy, gdzie są same, wszystkie liczby są równe, tak, no średnia takiego zbioru danych to jest po prostu ta wartość, którą tutaj mamy, która nam się powtarza. I dokładnie tak samo jest w przypadku prędkości. Jeśli prędkość chwilowa jest w każdej chwili taka sama, no to prędkość średnia jest po prostu równa tej prędkości chwilowej. Wobec tego w przypadku takich wykresów będących właśnie liniami prostymi czy odcinkami, policzenie prędkości chwilowej jest bardzo łatwe. I tak, i dla każdego z tych odcinków prostych możemy taką prędkość policzyć. Powiedzmy, jaka prędkość była od 0 sekund do 4. No w każdej z tych chwil ta prędkość była taka sama, była równa prędkości średniej, a prędkość średnia na tym odcinku, to co to będzie? To będzie położenie po 4 sekundach minus położenie w chwili 0 podzielone przez czas trwania tego odcinka. Od 0 do 4 to są 4 sekundy. Tak, a tutaj to położenie zarówno tutaj, jak i tutaj to były 3 metry. 3 metry minus 3 metry to jest 0 podzielone przez 4 sekundy. 0 metrów przez 4 sekundy i 0 metrów na sekundę. Dokładnie tak jak mówiliśmy. Linia jest taka prosta, pozioma, nie ma przemieszczenia, żadnego, w ogóle nie ma żadnego ruchu i prędkość jest 0. Dobrze, na tym drugim odcinku od 4 do 6 sekund postępujemy bardzo podobnie. Już nie będę tego rozpisywać. Tutaj mamy położenie końcowe, to jest minus 5 metrów. Położenie początkowe to są 3 metry. A czas, w którym ten odcinek został pokonany, to jest 6 minus 4, to są 2 sekundy. Tak, minus 8 metrów przez 2 sekundy to są minus 4 metry na sekundę. Tak, i ostatni odcinek to jest prędkość od 6 do 10 sekund. Co to będzie? Położenie końcowe to są 3 metry. Położenie początkowe to jest minus 5 metrów. Tak, wszystko odczytujemy sobie z wykresu. Plus jeszcze korzystamy z informacji, że to są odcinki proste. Tak, położenia końcowe i początkowe w tym odcinku ruchu. A ile on trwał? Od 6 do 10 sekund. 10 minus 6 to są 4 sekundy. Czyli mamy 3 minus minus 5 to jest 8 metrów. Przez 4 sekundy są 2 metry na sekundę. Tak, i te informacje nam dają tutaj. To są oczywiście prędkości średnie na tych odcinkach, ale to, co już powiedzieliśmy, na tych odcinkach prędkości są stałe. No, z tego prędkości chwilowe w każdym z tych punktów, w każdej z tych chwil czasu są dokładnie takie, jakie sobie tutaj policzyliśmy. Czyli na przykład prędkość chwili równej 7 sekund, tak, o tutaj, to jest, patrzymy, mieści się w przedziale od 6 do 10, to są 2 metry na sekundę. O, czyli to jest oprócz położenia w dowolnej chwili czasu, możemy również odczytać, czy przy pomocy danych z tego wykresu obliczyć prędkość w dowolnej chwili czasu objętej tym wykresem. I jeszcze jedną informacją, którą możemy odczytać, jest droga pokonana przez żółwia od jakiejś, między jakimiś dwoma chwilami czasu. Droga, której nie należy mylić z przemieszczeniem, bo nawet jeśli żółw zrobił, powiedzmy, pętlę, kółko, czy w jednym wymiarze po prostu chodził tam i z powrotem, to, że zaczął i skończył w tym samym miejscu, wcale nie oznacza, że się nie poruszał. Powiedzmy, drogę możemy mierzyć, nie wiem, na przykład w krokach, które wykonał. Ile fizycznie po prostu się natuptał podczas tego chodzenia. Jak to będziemy liczyć? No powiedzmy, policzmy sobie drogę całkowitą, od 0 sekund do 10 sekund. Ile ten żółw faktycznie przeszedł, pomimo że się nie przemieścił? No więc tak, dzielimy sobie na odcinki, podczas których się poruszał
ruch ze stałą prędkością. Powiedzmy, pierwszy odcinek, pierwsze 4 sekundy nie poruszał się wcale. Jego droga to 0 metrów. Następnie, o i tutaj oczywiście ważne jest założenie, że się porusza tylko wzdłuż tej prostej, bo gdyby się poruszał dodatkowo jeszcze jakoś w tym wymiarze, to ta droga byłaby oczywiście inna. Ale załóżmy, że się porusza tylko wzdłuż tej jednej prostej. I wówczas interesują nas po prostu wartości bezwzględne jego przemieszczeń z poszczególnymi prędkościami. Następnie poruszał się stąd dotąd. Jego przemieszczenie, już liczyliśmy sobie, to było minus 8 metrów. I bierzemy z tego wartość bezwzględną. Szedł po prostu, przeszedł 8 metrów, nieważne w którą stronę. Najpierw w tą, potem w drugą. Tak, następnie jego przemieszczenie to było 8 metrów z powrotem stąd tutaj. I również wartość bezwzględna, chociaż to jest wielkość dodatnia, ale tak dla porządku napiszę też wartość bezwzględną. I w sumie to jest 16 metrów. Tak, wobec tego główne informacje, które możemy wyczytać z takiego wykresu położenia od czasu, to jest oczywiście pierwsze to, co ten wykres przedstawia, czyli położenie w dowolnej chwili. Oprócz tego, mając to położenie, możemy policzyć, ile wynosiło przemieszczenie między dwoma dowolnymi chwilami. Po prostu bierzemy położenie końcowe i początkowe i odejmujemy od siebie. Również, szczególnie w takich przypadkach, kiedy prędkość jest stała, kiedy nasz wykres składa się z linii, składa się z prostych odcinków, możemy policzyć dosyć łatwo, jakie są prędkości na poszczególnych odcinkach. Oprócz tego możemy policzyć również drogę pokonaną między dowolnymi, zaznaczonymi na wykresie, chwilami czasu. Ja myślę, że to jest dużo informacji jak na taki prosty wykres. Że warto posługiwać się wykresami, w szczególności wykresami położenia od czasu, bo na niewielkiej powierzchni można umieścić bardzo dużo informacji o ruchu. Mam nadzieję, że to, co sobie powiedzieliśmy tutaj, jest dla Ciebie, było dla Ciebie przydatne i słyszymy się w kolejnych filmikach.